Dobry wieczór Państwu, nazywam się Anna Belt, mieszkam w Pruszu, w Pruszczu, pracuję w Pruszczu, jestem dyrektorem szkoły od 14 lat i chciałabym też popracować na rzecz gminy, w związku z tym moja decyzja o kandydowaniu na to stanowisko. Przygotowywałam się do tego dość długo, szukałam też razem z grupą ludzi partnerów do rozmowy. W związku z tym udało nam się stworzyć takie partnerstwa dla przyszłości gminy Pruszcz. Są to ludzie o różnych profesjach, różnych zawodach, różnych zainteresowań i w różnym wieku. Tutaj z miejscowości Serock są dwie osoby. Pani Ania Dobaczewska, pewno znacie Panią Anię. Taka osoba jest niezbędnie potrzebna w Radzie, więc mam nadzieję, że Państwo na to zagłosujecie. Ma ogromną wiedzę ekonomiczną i taka wiedza na pewno będzie w Radzie wykorzystana. Dobrze, kiedy chociaż jeden radny jest tak, tak by się udało, bo nie znam zawodów pozostałych 80 radnych, ale akurat Panią Anię znam i wiem, że bardzo dobrze zna się na ekonomii i dobrze, gdyby potem mogła pracować w takiej grupie finansowej czy budżetowej i tam swoją wiedzę na pewno może wykorzystać. Drugą osobą jest Pan Michał Wsołek. Tego Pana też bardzo dobrze Państwo znacie. 20 lat był sołtysem. Ja tego Pana znam od 15 lat. Jest to osoba niezwykle zrównoważona, bardzo stonowana, taki konkretny człowiek. Przy takim moim właściwie takiej energii i szaleństwie to taka osoba jak najbardziej równoważy duet. Proszę Państwa, naszym takim głównym celem jako partnerstwa i tych osób, które się zebrały, żeby tworzyć to partnerstwo, jest przede wszystkim to, żeby działać ponad podziałami partyjnymi, żeby budować lepszą przyszłość, żeby nam się tutaj dobrze mieszkało i żebyśmy byli partnerami dla wszystkich pokoleń. Do naszych takich głównych planów, które chcielibyśmy zrealizować, to oczywiście to, co wszystkim najbardziej doskwiera i to, co powoduje najwięcej konfliktów, mianowicie drogi, żeby one były bezpieczne, żeby obok były chodniki, żeby były miejsca na jazdę rowerem czy rolkami, ponieważ się okazuje, że w ostatnim czasie bardzo dużo ludzi jeździ rowerami. Mnie to bardzo cieszy, że jest tyle aktywnych ludzi. Mam nadzieję, że w Serocku też tak jest, że dużo ludzi wieczorami biega, jeździ rowerami i uprawia sport sam dla siebie. Bardzo ważne też są miejsca takie do rekreacji, do zabawy. Jestem zwolennikiem tego, aby pieniądze sołeckie, które są od 2010 roku w trochę większym nakładzie niż wcześniej, były rozdysponowane właśnie przez sołtysa razem z Radą Sołecką. Żeby nie zabierano tych pieniędzy na inne zadania gminy, a żeby one funkcjonowały tylko i wyłącznie w tej miejscowości, w tym sołectwie, do którego zostały przydzielone. I wtedy, bo to są dosyć znaczne kwoty, i wtedy można rzeczywiście co roku coś dobrego wieś dla swojej miejscowości zrobić. Plac zabaw, czy wyremontuje jakąś remizę, czy to, co tam Państwo potrzebujecie akurat w swojej miejscowości. Zależałoby mi też na tym, na rozwoju przedsiębiorczości. Miejsce gminy Pruszcz jest dobrze usytuowane, zwłaszcza, że w niedalekiej przyszłości też będzie trasa szybkiego ruchu i mam nadzieję, że znajdą się inwestorzy, którzy będą chcieli w naszej gminie swoje firmy rozwijać, budować, a aktualni przedsiębiorcy tu zostaną i będą też się dobrze rozwijać i zarabiać pieniądze i zatrudniać ludzi. Zależałoby mi też na tym, żeby właśnie zatrudniać ludzi z terenu gminy, bo tu jest 9 tysięcy mieszkańców, więc na pewno są i fachowcy w różnych dziedzinach, ale wiem też o tym, że w niektórych zakładach jest tak, że pół zakładu to mieszkańcy świecia, a nasi nie bardzo. Także byłoby to moim też priorytetem, żeby zatrudniać ludzi miejscowych. Chciałabym też szukać możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, bo to już są tutaj pewne prace poczynione i w tym kierunku trzeba dalej działać. Myślę też o rolnikach, w tym sensie, że na naszym terenie oprócz dużych rolników jest też bardzo dużo rolników, którzy mają gospodarstwa 20-30 hektarowe i potrzebują informacji o tym, skąd, gdzie uzyskać dotacje. Bardzo często jest tak, że z małym nakładem pracy można uzyskać
fajną dotację. Nie jest to zbyt trudne, niemniej jednak wiem, że Państwo nie macie dostępu i uważam, że powinna być taka osoba w Urzędzie Gminy, która będzie szukała dla rolników takich informacji, ich na bieżąco informowała i kto z rolników będzie sobie życzył taką działalność rozpocząć, czy o takie środki się starać, to dostanie taką pomoc. Będzie pomoc w pisaniu tego wniosku oraz potem w rozliczeniu tego wniosku. Bardzo ważne też dla mnie jest dostrzeganie potrzeb ludzi w wieku 50+. Na terenie naszej gminy działają stowarzyszenia emerytów i rencistów, ale też można tworzyć kolejne, które będą kumulowały wokół siebie ludzi aktywnych, chcących jeszcze czegoś w życiu dokonać, coś zobaczyć, gdzieś spożytkować swoją energię. Jest też mnóstwo innych stowarzyszeń, które tutaj na terenie akurat Sylowska świetnie funkcjonują. Możecie być przykładem dla innych miejscowości. Zgromadziliście aktywnej młodzieży, no, świetnych ludzi i różne fajne rzeczy robicie, więc tutaj możecie się tu pochwalić i rozwijać dalej swoją działalność, ale w pozostałych miejscowościach też jak najbardziej mogą się takie stowarzyszenia tworzyć, działać, pozyskiwać pieniążki, pozyskiwać na tak zwane miękkie projekty, gdzie nie trzeba mieć wkładu własnego, tylko no, wymyśleć dobrą rzecz, napisać projekt i być może wygrać konkurs. Bardzo ważna też jest informacja od Państwa. Jestem człowiekiem otwartym, cierpliwym, a zarazem też i energicznym, ale interesuję się tym, co mówią ludzie. Potrafię słuchać i jestem za takim zgodnym podejściem do wszystkich spraw. Myślę, że tutaj na tym polu to możecie Państwo na mnie liczyć i zawsze znajdę dla Was czas i zawsze będę szukać rozwiązania. Nigdy nikogo nie zostawię bez odpowiedzi. Bardzo Państwu dziękuję. Podobny głos na to, że...